Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj mam dla was vloga z Secrets of Beauty tegorocznego, który ma miejsce w Ostrowie, czyli tu, gdzie teraz jesteśmy, między tymi wszystkimi domkami w środku lasu i bardzo blisko mamy do morza. I zabieram was właśnie pokazać, jakie będziemy dzisiaj robić fajne rzeczy. Vloga i właśnie do mnie dotarło, że w pewnym momencie ja po prostu zrezygnowałam z podejmowania próby nagrywania rzeczy gadanych do was i była to sprawa celowa z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że ja chciałam z nimi, z tymi ludźmi wszystkimi spędzić czas, pogadać z nimi, wymieniać się doświadczeniami i tak dalej, bo widuję ich tak naprawdę raz w roku, może czasami częściej, ale raczej raz w roku, jeśli mi się uda i nie chciałam tego czasu zmarnować. A druga sprawa jest taka, że nawet jeśli spróbowałabym, to nie oszukujmy się, wszystkie cudowne kobiety z mojego domku były tak samo głośne jak ja, w związku z czym nie dałoby się nagrać niczego do was. Dlatego teraz wam szybciutko podsumuję, co tam się wydarzyło. To, co widzieliście przed sekundą, to było spotkanie, to były warsztaty z nową marką na rynku, która nazywa się Geno. I to jest dziecko laboratorium Vitagenum, które zajmuje się badaniami genetycznymi i marki już nam dobrze znanej Norel Dr. Wilsch. Nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić na temat tego, co tam się działo, dlatego że chciałabym przygotować o tym oddzielny odcinek. Tam jest bardzo dużo informacji. Chciałabym to sobie usystematyzować, żeby wam jakiś głupot nie nagadać. Teraz tylko powiem, że to jest niesamowicie ciekawy koncept kosmetyków, które będą dostosowane, całej pielęgnacji, która będzie dostosowana do osoby po wykonaniu jej zestawu badań genetycznych i określeniu, czego jej skóra teraz potrzebuje, będzie potrzebować za jakiś czas. Także sam ten pomysł dla mnie był po prostu niesamowity. Druga rzecz, która mnie rozłożyła na łopatki, to była informacja o tym, że oni mają w tych kosmetykach 38-39% składników aktywnych. Dla osób, które nie mają pojęcia, to jest niezwykle dużo. To jest naprawdę niezwykle dużo. Jak słuchałam o tym, jak te badania ich przebiegały, jak robili badania na próbach osób, jak robili badania w labo i tak dalej, to po prostu widziałam tylko faktury, które lecą od asesora. Naprawdę to musiał być niebywały nakład czasowy, finansowy, żeby to wszystko tak zorganizować, jak im się udało. Same kosmetyki też zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Tak jak widzieliście, mają takie minimalistycznie eleganckie opakowania. Nic nie mogę powiedzieć na temat ich produktów, bo po prostu ich jeszcze nie używałam. Tak jak mówię, przygotuję się, zrobię sobie jakiś taki porządny, konkretny plan filmu, dowiem się od nich jeszcze rzeczy, które mnie troszeczkę tak, no, do których mam wątpliwości, o w ten sposób powiem. I opowiem wam o tym w jakimś oddzielnym odcinku, żeby to wszystko porządnie przedstawić. Myślę, że jest to rzecz, która was na pewno zainteresuje. Dla mnie to była zupełna nowość na rynku, gdzie wydawało mi się, że widziałam już no naprawdę dużo, dużo więcej, niż bym się spodziewała, że kiedykolwiek zobaczę, więc to była super sprawa. Troszkę żałuję, że nie udało mi się pogadać z żadnym genetykiem tam od nich, no bo to już z nogi na nogę człowiek przestępował, żeby tylko zadać 5 milionów pytań, co zresztą uczyniłam mimo wszystko, bo były właśnie dwie urocze kobiety z marketingu, które nam dały tyle informacji, ile tylko było można. Ja, tak jak mówię, po raz 10 albo nie wiem już który, bo się trochę podjarałam tym tematem, opowiem wam niebawem trochę więcej. Po tym spotkaniu nastąpiła przerwa i przeszliśmy płynnie do kolejnych warsztatów, tym razem z marką Ingrid. Dłuższej chwili ogląda, to bez wątpienia rozpoznał tą piękną panią w krótkich, ciemnych włosach. To była Anna Mucha, która jest mistrzynią świata w makijażu i już spotykałyśmy się z nią wcześniej. Bardzo się cieszyłam, że znowu będziemy miały okazję pogadać, bo to jest taka kobieta, która nie dość, że jest inspirująca, jeszcze jest profesjonalna i zabawna w tym wszystkim, co robi, także naprawdę bardzo się cieszyłam, że miałam okazję uczestniczyć po raz kolejny w warsztatach z nią. Opowiadała nam też o tych właśnie produktach marki Ingrid. To jest polska firma. Ja nie miałam kontaktu wcześniej, słyszałam, że jest
jest taka firma, ale nie miałam nigdy kontaktu z ich kosmetykami. Była też w trakcie warsztatów urocza pani Kasjana, która nam również opowiadała o aplikacji, o różnicach. Mnie oczywiście pod kątem wprowadzania kosmetyku na rynek, pod kątem producenta to bardzo zainspirowało i fajnie było posłuchać o tym, jak zupełnie inaczej patrzy się na wypuszczanie na przykład kolorów podkładów na rynek niż kosmetyków pielęgnacyjnych, jak firma jest zainteresowana opinią konsumenta o tym, czego szukamy, czego jest za dużo, czego nie chcemy, co jest dla nas drażniące, co widzimy jako rzecz fajną i uroczą, a co widzimy jako rzecz jakąś, powiedzmy, tandetną. Także to była bardzo fajna rozmowa, bo nie tyle siedziałyśmy i robiłyśmy makijaż, co rozmawiałyśmy właśnie o tym, jakie rzeczy w linii kosmetycznej się pojawiają, na co zwracamy uwagę, w jaki sposób się podchodzi właśnie do opinii i blogerów, i normalnych klientów, ludzi zwykłych, którzy robią zakupy. Także to było super ciekawe. Bardzo się cieszę, że miałyśmy tam okazję pogadać, bo też tylko chyba na sobie, właśnie tylko Secrets of Beauty to jest takie miejsce, w którym warsztaty mogą przebiegać w taki sposób, że nie musisz siedzieć cały czas i milczeć i dopiero na samym końcu jest 10 minut na pytania i to jeszcze nie wiadomo, czy ktoś ci odpowie, tylko wszystko ma taką formę, no nie wiem, szumnie tutaj powiem, może wykładu konwersatoryjnego. Fajnie było pogadać, dużo się dowiedziałam, świetnie spędziliśmy czas, także to była naprawdę mega sprawa. Jeszcze zanim to podsumuję, to bardzo bym chciała przedstawić wam kilka fantastycznych osób. Zajrzyjcie do nich koniecznie, postaram się na dole w opisie filmu zostawić linki, żebyście mogli gdzieś się tam poprzenosić. Mnóstwo osób, które zajmują się podobnymi tematami, ale podchodzą do tego w zupełnie inny sposób. Każdy ma też kompletnie inny charakter, więc to jest taki tygiel naprawdę fantastycznych ludzi. Bardzo dziękuję z tego miejsca Michałowi za organizację tego wszystkiego. To było 10. Secrets of Beauty. Ja nawet sobie nie wyobrażam, ile nerwów i czasu kosztuje przygotowanie takich dużych eventów. Jeszcze z blogerami, którzy są rozbiegani wszyscy wszędzie, więc to naprawdę wielki szacun dla ciebie. Świetnie, że to się udaje zorganizować w takiej fantastycznej atmosferze, gdzie człowiek po prostu chce wracać. Ja mam teraz bardzo mało czasu, tak ogólnie bardzo, bardzo dużo pracuję, więc niestety muszę ograniczać moje wyjazdy, ale na Secrets of Beauty zawsze znajdę czas. Bardzo się cieszę, że mogłam tam być. Pozdrawiam wszystkie osoby, które spotkałam i te, które prowadziły warsztaty i te, które po prostu prowadziły rozmowę z nami. Bardzo fajnie było was wszystkich spotkać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że przybliżyłam wam trochę, jak wyglądają właśnie te wyjątkowe spotkania. A nie, jeszcze mi się przypomniało o rzeczy, która no nie mogłoby być spotkania blogerskiego bez bonusów, prawda? Na pewno będą pytania, czy dostaliśmy jakieś kosmetyki. Tak, oczywiście, dostaliśmy produkty od Norella, dostaliśmy produkty od Ingrid, dostaliśmy kosmetyki Cosnatur, które już pokazywałam wam wielokrotnie w moich odcinkach. Dostałyśmy też produkty z MASMI, to są naturalne środki higieniczne dla kobiet. To też jak ktoś szuka, to wam podlinkuję na dole. Nie wiem, nie wydaje mi się, że teraz jest sens usiąść i wam pokazywać, co tam było w tych bonusowych naszych niespodziankach, ale na pewno będą się te rzeczy pojawiać u mnie na Instagramie. Ostatnio pilnuję mocno, żeby robić zdjęcia i wrzucać wam pierwsze wrażenia. Zdaje się, że świetnie wam się to sprawdza i bardzo dobrze to przyjmujecie, więc będę starać się nadążać za moimi tutaj wojażami kosmetycznymi i wrzucać wam możliwie dużo materiałów właśnie na Instagram i na Facebooka, także zapraszam was, żeby tam śledzić. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę cudownego tygodnia, będę miała świetny odcinek w sobotę, jeśli uda mi się go poskładać, to będzie rano, jeśli nie, to będzie trochę później, który będzie tłumaczył, jak po kolei się używa kosmetyków różnych, taka trochę rutyna wyjaśniająca, mam nadzieję, że też będzie dla wielu osób pomocna. Życzę wam cudownego czwartku, ściskam gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!